No bo czym jest być? Co to jest za wybór? Czy mając świadomość tego wszystkiego, co go w życiu czeka, tego ciągłego borykania się ze wszystkim, bez sensu i celu, ktokolwiek wybrałby być? Być, czyli przetrwać, lawirując i przemykając się pod ścianami, albo stać, pokornie znosząc poniżenie, wstyd i tę dławiącą gorycz, przetrzymać, że się zawsze układa inaczej niż miało, że wszystko nie tak, nie do końca. Przetrwać po co? Do czego przetrwać? Żeby co? I to stało oszukiwanie siebie, że to jest gdzie indziej. Dalej, bliżej, ale akurat nie tu. Oszukiwanie siebie, że to jest w jakichś złudnych chwilach szczęścia, przyjemności, że po to? To po to mam się godzić na całe zło świata, na wojny, choroby, nieszczęścia, pychę, żeby od czasu do czasu zrobić sobie dobrze, żeby rodzić kolejnych, którzy mają przetrwać. Co to jest za wybór? Co to jest za wybór być? To jest wybór bez wyboru. A nie być? Walczyć, ryzykując życiem, tak? Po co? W imię czego? Żeby przetrwać? Żeby coś przetrwało. Ale co to jest to coś? Żeby świadomie dokonać wyboru, ja muszę to wiedzieć. Ja muszę to zważyć, porównać, muszę wiedzieć, dlaczego to ma przetrwać. Czy ktokolwiek wie, co wybiera, wybierając śmierć lub nią ryzykując? Czym jest śmierć? Co jest za tą zasłoną? Może nic dobrego? A może w ogóle nic, co było wykuszące? Czym jest śmierć? Kto wie? Ktoś nie wie, czym jest śmierć, więc nie wie, co wybierać. To jest jeszcze wybór, czy raczej kaprys? Zachcianka, a więc nie ma wyboru. Są tylko kaprysy wywołane zbiegiem chwiejnych emocji, okoliczności, zdarzeń. Wydaje się nam, że coś wybieramy, aby po chwili, po setkach analiz, wyciągniętych wniosków, podjętej decyzji, zrobić zupełnie coś innego. Prawie bezmyślnie, niekonsekwentnie, nie wiedząc dlaczego, co dokładnie robimy i po co. Czy to nie reguła? A więc obie odpowiedzi są złe. Być, nie być. Dobra, wystarczy już. Nie siecz rękami powietrza.